dzisiejsze spotkanie zorganizowałem między innymi dlatego, żebyście widzieli Państwo, z kim macie do czynienia, z jakimi poglądami się utożsamiam. Z tego też powodu zaprosiłem prezesa partii Korwin, której jestem członkiem. Teraz oddaję mu głos. Witam Państwa, nazywam się Piotr Brzyczkowski. Jestem członkiem zarządu partii Korwin. Przyjechaliśmy tutaj wesprzeć Piotra Bukowieckiego podczas startu w tych wyborach uzupełniających. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ja widziałem komentarze, jakie się ukazywały na tym portalu Turek.net, że to jest mała dziura, że tutaj nikt nie przyjeżdża, a tu nagle przyjeżdża sam prezes partii. To wcale nie jest tak, że takie miejscowości są nieważne. One są właśnie bardzo ważne. Jutro jedziemy do takiej gminy, która nazywa się Rusiec i też jest małą gminą. I w tej gminie partia Korwin uzyskała 28% w wyborach parlamentarnych. I uzyskała je nie dlatego, że tam nagle wszyscy uwierzyli w ekonomistów Szkoły Austriackiej, tylko dlatego, że tam był wójt, który był korwinistą. I wszyscy go utożsamiali z tym, że jest w partii Korwin. Ponieważ ten wójt jest tam wybierany już nie pierwszą kadencję, sprawdził się, robi dobrą robotę dla tej gminy, ludzie to widzą i dlatego głosowali na partię Korwin. I dlatego przyjechaliśmy tutaj wesprzeć Piotra, bo wierzymy w to, że jeżeli on będzie w Radzie, a może w przyszłości gdzieś wyżej, to zrobi dobrą robotę, zobaczycie, jak on będzie się sprawdzał w samorządzie i zagłosujecie na nas potem w wyborach parlamentarnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w swoim czasie Ronald Reagan na początku swojej kariery był w takim małym miasteczku w Kalifornii. No i chciał spotkanie wyborcze, jakiś park, siedzi kilkunastu emerytów, gęsi się pasło na dnem trawniczku w środku parku. Podchodzi do pierwszego emeryta, mówi: nazywam się Ronald Reagan, kandyduje na gubernatora Kalifornii. Mój program wyborczy to... A i tam pana program. Co pan myśli o tych gęsiach? No, gęsi, no ładne ptaszki, prawda? To, panie, to celaluchy tego, idź pan w cholerę. Idzie, podchodzi do drugiego emeryta, pyta się, ja nazywam się Ronald Reagan, prawda, kandyduję w Kalifornii, mój program, a nie pana program, co pan sądzi o tych gęsiach? No wie pan, trochę brudzą. Co? Moje gęsi brudzą? Idź pan w cholerę. Podchodzi do trzeciego emeryta. Mówi: dzień dobry, nazywam się Ronald Reagan, prawda, kandyduję, ponieważ, co pan sądzi o tych gęsiach? Bracie, w tej sprawie popieram cię z całego serca. Tak robią politycy w demokracji. Mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie to, co jest prawdą. Natomiast my w naszej partii mówimy prawdę, a nie czy się podoba, czy nie podoba, bo prawda jest jedna. Kłamstw jest bardzo dużo. PO kłamie w jedną stronę, PiS w drugą stronę, tam SLD w trzecią, nie? PSL w czwartą. Każdy kłamie na swój sposób, natomiast prawda jest jedna. Ona jest czasami nieprzyjemna, ale nie można prowadzić kraju, jak się nie opiera na prawdzie, tylko się opiera na bajkach. W pełnych bajkach, prawda? No. Na przykład jak się da każdemu po 500 zł, to od razu kraj będzie bogaci. Prawda? A skąd się weźmie te 500 zł? No jak to kto? No skąd się weźmie? No. Putin da, Obama da, no nie. No, no to zabierze się ludziom 700, tak? Opłaci się urzędników, żeby te pieniądze odebrali, drugich będą rozdali, 500 się da. I na pewno po tej operacji Polska będzie biedniejsza, a nie bogatsza. Z całą pewnością. Jeżeli damy komuś po 500 zł, jeżeli miałbyś od tego bogacza, to daj po 2000 od razu, po 3, a co tam, prawda? Jak miałoby się od tego wzbogacić. Na pewno Polska na tym straci. Nie ma innej możliwości. Jeżeli rząd coś daje, to musimy na tym stracić. Bo trzeba zawsze spytać, a komu on zabierze, tak? Jeżeli Państwo mówią, na przykład, że macie, załóżmy, darmową szkołę. A jak to darmową? To nauczyciele nie biorą pensji? No nie biorą, prawda? Znaczy szkoła nie jest darmowa, jest płatna. Tylko że w normalnym kraju, gdzie nie ma socjalizmu,
Płacimy za szkołę, wyjmujemy z kieszeni pieniądze, płacimy za dziecko w szkole. A w socjalizmie musimy płacić za nauczyciela w szkole, ale oprócz tego za ministra edukacji, wydziały oświaty w województwie, wydziały oświaty w powiecie, w gminie, za kuratoria, inspektoraty szkolne. Taka szkoła jest co najmniej dwa razy droższa, niż gdyby po prostu płatna. Ale ludzie tego nie widzą. Idą na stację benzynową i zamiast 10 groszy, bo tyle teraz kosztuje benzyna, 10 groszy, płacą 4 złote czy ileś tam, prawda? I nie widzą, że 3 złote zapłacili na bezpłatną szkołę, kadrę liczne, zapłacili na bezpłatną tam medycynę czy coś tam. Nie widzą tego. Nie widzą, że bułka, która powinna kosztować 20 groszy czy 30, kosztuje 60, ponieważ jest podatek, który też idzie na bezpłatną szkołę i tak dalej. No i na urzędników. Także nie ma nic za darmo. Jeżeli tylko rząd nam coś daje, to musi nam zaszkodzić. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Żeby dać, musi zabrać. A musi zabrać więcej, bo jeszcze po drodze musi płacić urzędników. No, to jest proste, jasne i oczywiste. Czyli nie ludzie się dają na to kupować za każdym razem. No, darmowe mieszkania, tam do młodych małżeństw, tu dopłaci, tam dopłaci. I ludzie w to wierzą. Bo żyjemy w najgłupszym ustroju świata, czyli w demokracji. A kogo jest więcej na świecie? Mądrych czy głupich? Głupich. Więc jak jest demokracja, to rządzi większość, głupich się oszukuje. Ta banda złodziei, która siedzi w Warszawie, oszukuje ludzi, prawda? Ci głupi na nie głosują. No i potem kradną. No. Jak to macie państwo? Był wielkie wrzaski, że PO to tam obsadza swoich ludzi wszędzie i teraz co? Przyszedł PiS i co? Wykidował państwowe spółki, skąd? Obsadza swoich ludzi, tak? Panią, która pożyczyła tam 200 tysięcy prezesowi Kaczyńskiemu, bardzo zacną 70-letnią panią, wsadziłem do Rady Nadzorczej największego koncernu energetycznego. Bo ona się na tym na pewno najlepiej zna, prawda? No, ale ma tam posadę za 20-40 tysięcy. No, takie właśnie są zasady, bo to jest demokracja. Demokracja to jest teoria łupów. W Ameryce jest to samo. Jak wygrywa jedna partia, to wywala 1,5 miliona urzędników. Na ich miejsce wchodzi inne 1,5 miliona, które usuwają tę partię. Potem wygrywa tamta, to wygrywają ci. To jest teoria łupów. A my mówimy, że trzeba ten system zlikwidować. Ludzie, ci urzędnicy w ogóle nie są potrzebni. Naprawdę, nauczyciele umieją uczyć bez Ministerstwa Edukacji. Naprawdę właściciel szkoły wie, jakiego nauczyciela zatrudnić, bo jak zrobi złego, to ludzie swoje dzieci poślą do innej szkoły, a nie do jego szkoły i ona tym straci. Rodzice wiedzą, zwłaszcza kobiety są świetne, prawda? Wiedzą, która szkoła jest dobra, a która jest zła, bo opinia o szkole, prawda, idzie. I minister nie jest do niczego potrzebny. Dlaczego na przykład mamy restaurację? Całkiem dobre restauracje. Dlaczego? One dobrze działają. Szkolnictwo działa źle, ale restauracje działają dobrze. Kolejek nie ma, prawda? Dlaczego działają dobrze? Bo nie ma Ministerstwa Restauracji. Bo nie ma Departamentu Wyżywienia. Bo nikt nie kontroluje restauratora, czy zatrudnia dobrego kucharza, zatrudnia dobrego kelnera, który umie roznosić na naczynia, prawda? Bo nikt nie zmusza ludzi do jedzenia w tej, a nie w innej restauracji. I dlatego w tej dziedzinie nie ma żadnego problemu. Jest nawet jedna dziedzina medycyny, która działa dobrze. Jest to weterynaria. Dlaczego? Bo nie ma Ministerstwa Chorych Psów. Bo nie ma kasy chorych kotów. I dlatego weterynaria działa bez błędów. Nikt jeszcze nie widział, żeby pijany weterynarz operował krowę. Nikt jeszcze nie widział, żeby koń wsunął kopertę w kieszeni weterynarza, prawda? Nikt jeszcze nie widział, żeby weterynarz odmówił wyjazd do chorej krowy. A jeżeli odmówi, to się dzwoni po drugiego i przyjeżdża, prawda? Nikt jeszcze nie widział, żeby jakieś dobre kolejki, zabrakło czegoś. Bo nie ma ministerstwa, bo nie ma urzędnika. Dlatego to działa. To samo trzeba zrobić w całej reszcie Polski. Nie ma najmniejszego powodu, żeby najważniejsze dziedziny, tak jak medycyna czy oświata, były w rękach urzędników państwowych. Nie ma najmniejszego powodu. Naprawdę, co jest najważniejsze? To, żeby złe firmy bankrutowały.
Jak złe szkoły będą bankrutować, to bardzo dobrze. Bo dobre będą przeżywały, a złe będą bankrutowały. Jak bankruje firma, to bardzo dobrze. Nie ma w tym nic złego, jak bankrutuje się. To znaczy, że jakiś zły właściciel stracił źródło utrzymania. I znakomicie. Wszyscy właściciele muszą się bać, że stracą źródło utrzymania. Wszyscy robotnicy muszą się bać, że się będą lenili, to ich wyrwają z roboty. I wtedy będzie nam dobrze, jeżeli wszyscy pracownicy będą się bali. Bo nie jest ważny nasz los w pracy. Ważne jest nasze życie po pracy. Celem życia nie jest praca. Nie żyjemy po to, żeby pracować. Żyjemy po to, żeby, ja wiem, zbierać znaczki, prawda, pozywać ładne dziewczyny, prawda, mieć rodzinę wychować, ładne dzieci, jeździć za granicę, budować ładny dom. To są dwie cele. A praca jest tylko po to, żeby mieć pieniądze. Tylko po to. I najważniejsze jest po pracy. I człowiek pracy musi być wyzyskiwany. Po to, żebyśmy po pracy mieli dobre i tanie towary robione przez wyzyskiwanych ludzi pracy. Bo jak to jest w tej chwili w socjalizmie? To jest tak. Przychodzi szewc do Związku Zawodowego Szewców i mówi: należy nam się podwyżka tam 100 zł. Dobra. Związek Zawodowy Szewców robi strajki, a, i szewcy wyznaczają podwyżkę 100 zł. Rząd się cieszy. Dolicza do tego VAT, PIT, CIT i tak dalej i cena buta rośnie o 200. Stolarz. To też bardzo sobie podwyżkę, stówę, tak? Rząd jest zachwycony. Dolicza do tego VAT, PIT, CIT i tak dalej. Cena stołu idzie o 200. I stolarz i szewcy są zachwyceni, dopóki stolarz nie pójdzie kupić buta. I stwierdzi, że zarobił o 100 więcej, ale but zdrożał o 200. I dopóki szewc nie pójdzie kupić stołu i nie stwierdzi, że on zarobił o 100 więcej, ale stół zdrożał o 200. Bo nie o to chodzi, żeby było dobrze ludziom pracy. Chodzi o to, żeby dobrze było ludziom po pracy. To jest całkiem odwrotnie, niż mówią ci wszyscy socjaliści, którzy tam dbają o ludzi pracy. My nie dbamy o ludzi pracy. Dbamy o to, żeby każdy z 38 milionów Polaków miał się dobrze po pracy. To jest całkowicie odwrotnie niż to, co mówią tamci wszyscy. Wszyscy dbają o ludzi pracy, a my nie. My chcemy ludzi wyzyskiwać. Bez jeszcze dobra, ja mam żonę, ja muszę wyzyskać. Żeby żona zrobiła dobry obiad, żeby ładnie nakryła do stołu, prawda, żeby przyszyła mi guziki do koszuli, tak, żeby... Nie. A żona musi mnie wyzyskać, żebym ja przyniósł pieniądze do domu, prawda, żebym ja się na mnie przepił, żebym ja wyczepał dywany, żebym dzieciom skórę przyczepał, też czasami je wyczepał, prawda, co cięższe meble poprzesuwał, drzewa narąbał i tak dalej, tak? Bo jeżeli nie będziemy się wyzyskiwali, to w domu będzie brud, smut i ubóstwo. Co to będzie, jak na przykład ja przychodzę do domu, a żona mówi: wiesz, kochany, nie chciało mi się, dzisiaj kupiłam tam coś z torebki, podam wam na gazecie, tak, dzieci. A ja powiem: kochanie, wiesz, lewica mówi, trzeba się samorealizować, więc właśnie się samorealizowałem i wydałem całą pensję na wódkę i dziwki, prawda? No, wszystko jest świetnie, wszyscy są zachwyceni, prawda, się samorealizowali, żona się nie napracowała, no ale w domu będzie brud, smut i ubóstwo. Musimy się wzajemnie wyzyskiwać. Lewica kłamie, że wyzysk jest rzeczą złą. Wyzysk jest rzeczą dobrą. Każda minuta naszego życia ma być wyzyskana. Żebyśmy zarobili. Żebyśmy dużo wytworzyli. Żebyśmy mogli zarobić. I oczywiście nie można ludzi karać za pracę. Wszystkim praca się okłamuje, że podatki są dla waszego dobra. Dla waszego dobra? Podatek dochodowy? Co to jest podatek dochodowy? Znaczy, że jeżeli ja pracuję dwa razy więcej, to płacę dwa razy większą grzywnę. Podatek to jest grzywna za dobrą pracę. Pracowałeś lepiej, płacisz wyższą grzywnę. Pracowałeś dwa razy lepiej, płacisz dwa razy wyższą grzywnę. Jak jest podatek progresywny, to pracowałem dwa razy lepiej i płacę cztery razy wyższą grzywnę. No to jak może istnieć kraj, w którym się każe za pracę? Tak? Rozmawiam z wiceministrem finansów. I mówię: dlaczego jest taka wysoka akcyza od wódki? Nie wiem, czy wiecie, że wódka kosztuje 2 zł, a nie 20.
18 złotych to są podatki od wódki. Więc dlatego takie wysokie podatki od wódki? No jak to, żeby ludzie nie pili? A, to podatek od pracy jest po to, żeby ludzie nie pracowali, tak? I tak właśnie jest. A jest podatek dochodowy, ludzie idą pracować na czarno. Przyjeżdżają do Polski Ukraińcy, Białorusini. Pracowali, bo pracują na czarno. Są nieopodatkowane. Praca nieopodatkowana jest. Nie ma tylko pracy opodatkowanej. Jak można podatkować za pracę, a jedynie płacić za to, że człowiek nic nie robi? Tak? Dawać zasiłki dla bezrobotnych. To Pismo Święte mówi wyraźnie, kto nie pracuje, niech też się nie je. I koniec. I koniec. To są elementarne zasady europejskie. I o tych wszystkich zasad żeśmy odeszli. Żyjemy w świecie socjalistycznym, że Państwu powiem taką, zacząłem od Reagana, to w tych czasach Reagana, konkretnie w roku 70, to jeszcze przed Reaganem nawet, kiedy był gubernator Kalifornii. Wtedy Milton Friedman, taki wybitny ekonomista, laureat Nobla z ekonomii, wybrał się do biblioteki Kongresu Amerykańskiego i wziął sobie program amerykańskiej partii komunistycznej sprzed 50 lat. 1920 roku i stwierdził, że Ameryka jest krajem komunistycznym. Wszystkie punkty tego programu były zrealizowane w Ameryce. Były znaczki żywnościowe, dawano zasiłki dla bezrobotnych, dawano bezpłatną edukację, prawda, podstawową. Już Ameryka jest krajem komunistycznym. W Ameryce panuje oczywisty komunizm. Doszła do sytuacji, w tej chwili na prezydenta kandyduje pan Sanders. To jest klasyczna żydokomuna, to jest taki Trocki, jak w Rosji. Klasyczna, autentyczna żydokomuna rodem z Galicji, nawiasem mówiąc. Klasyczna żydokomuna. I on ma jeszcze szansę zostać prezydentem USA. To byłoby kiedyś nie do pomyślenia. Ale w wyniku demokracji, czyli głupoty, tacy ludzie jak Sanders mają szansę zostać prezydentem. Coś nieprawdopodobnego. Też tak było się traktować za darmo, prawda, wszystkim, zasiłki, tak każdemu, tak. No, także, mówię, to jest to. I my żyjemy, proszę Państwa, w kraju, w którym się wszystkim ludziom obiecuje, że się da. A my obiecujemy, że nie będziemy zabierać. Czyli Państwo będzie bogatsi. Bo jak mówiłem, żeby dać Wam 500, trzeba zabrać 700. To jak nie będziemy zabierać, to będzie bogatsi o 200 zł. Nie. Po prostu. U nas wrócą normalne czasy, tak jak było lat temu 150, gdzie nie było żadnych zasiłków. Wasi przodkowie jechali do Ameryki? Jechali. To była ziemia obiecana Ameryka, nie? A przynajmniej nie było żadnych zasiłków wtedy. Żadnych. 150 lat temu nie było w USA żadnych zasiłków. Nie było bezpłatnej szkoły. Nie było bezpłatnej medycyny. Kto robił? Bogaci czy biedni? Jedynie jechali. Bo wolny rynek, brak zasiłku jest korzystny dla biednych, a nie dla bogatych. Jest oczywiście dokładnie odwrotnie wam tłumaczę. Tam mówią na przykład, że bezpłatne studia są dla biednych. Dla biednych? Dziecko z rodziny bogatej zawsze idzie na studia. A dziecko z rodziny biednej tylko wtedy, jak jest zdolne. Jak jest niezdolne, no to ktoś musi rodzinę utrzymywać, nie? I to dziecko, mało zdolne z biednej rodziny, idzie do pracy i płaci podatki na bogate dziecko, na bogate dziecko, które sobie studiuje na to. To jest sprawiedliwość? To jest dla biednych? Jest to absolutna nieprawda. Ubezpieczenia? Mamy przymus ubezpieczeń. Jak jest przymus, to nas rzeczywiście oszukują. Bo gdyby ubezpieczenia były korzystne, to byśmy sami lecieli się ubezpieczać. Jak jest przymus, to znaczy, że nas oszukują. Jest pewne na 100%. No. Dobrze. I teraz tak. Na czym polegają ubezpieczenia? No, że się ryzykuje, kupuje to ubezpieczenie. I jeżeli dożyłem 7 w tej chwili roku, tak, to wygrałem. Dostaję wygraną na raty. A jeżeli nie dożyłem, to przegrałem. Płaciłem składki. Przegrałem, nie dostanę nagrody. To jest gra hazardowa. Zakładam się z firmą, że dożyjesz i do tego 7 roku.
Płacę na raty bilet na loterię, a potem jak wygram, to dostaję na raty wygraną. A kto żyje dłużej? Biedni czy bogaci? Bogaci żyją znacznie dłużej. Czyli biedni, ci głupi biedni, którym mówiono, że to jest dla nich dobra, idą, pracują, całe życie umierają, żyją może rok, nawet te dwa, a z ich pensji żyją bogaci, którzy żyją znacznie dłużej. To wszystko, cały socjalizm jest jednym wielkim oszustwem. Ale z tego żyją tysiące ludzi, z tego oszustwa. Żyją z tego tysiące ludzi. Na posadach rządowych, tam w tych firmach budżetowych, tam w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Oświaty, prawda? No? Patrzcie Państwo na przykład na linie lotnicze, tak? Mamy państwowy lot i dopłacamy do niego rok w rok miliard. A prywatny Ryanair czy Wizz Air zarabiają. Jak to jest? Wiesz, ile oni kradną na tym? To pojęcie. To jest wielkie złodziejstwo. Czy zdajecie sprawę, że w Unii Europejskiej, a w Polsce w szczególności, lekarstwa kosztują 6 razy więcej niż kosztują bez żadnych dopłat w krajach normalnych typu RPA, Brazylia czy gdzieś tam. 6 razy drożej. Jeszcze się, oczywiście płatne 30%, więc płacicie tylko 2 razy. Jak ktoś ma ulgę, bo jak nie ma tej, bo jak nie jest, to nie, to płaci 6 razy. Bo oni kradną gigantycznie. Jak byłem we Włoszech lat temu już, 30, na konferencji Partii Liberalnych we Włoszech, tam poznałem pana Di Lorenzo, Francesco Di Lorenzo, minister zdrowia. 2 lata później poszedł siedzieć. W jego willi wynoszono obrazy starych mistrzów, sztaby złota. Wszystko za łapówki, za dopuszczanie leków na rynek. Znaczy, dlaczego rząd nie dopuszcza leków na rynek? Dlaczego nie możemy się leczyć dowolnym lekarstwem, jakie chcemy? Po to, żeby rząd mógł dostać w łapę za dopuszczenie lekarstwa. Nie ma tego powodu, przecież jeżeli chcę wiedzieć, że lekarstwo jest szkodliwe, no co, mój lekarz mówi, że warto zaryzykować, to ryzykuję, to moje życie, prawda? Ja ryzykuję. Ale nie wolno mi, bo większość lekarstw, tanich lekarstw jest niedopuszczona. Celowo się dopuszcza tylko drogie lekarstwa, bo się uważa, że człowiek, jak jest chory, to zapłaci każdą cenę. Się ludzi wyzyskuje w sposób potworny, a głupi ludzie wierzą, że to dla nich dobre. Że ministerstwo nie chce, żeby się liczyli złymi lekarstwami. Ministerstwo dba, żeby jedli tylko najlepsze lekarstwa. Najdroższe oczywiście, prawda? Tak się nas traktuje. Jako głupie bydło, ale ludzie dają się wyzyskiwać. Póki nie skończymy z demokracją, póki nie skończymy z socjalizmem, póki nie zrozumiemy, że nie wolno człowiekowi zabraniać decydować o swoim losie. Jak chcesz sobie zjeść złe lekarstwo, no to trudno, to mój pech. Trzeba się było lekarza poradzić, prawda? Tyle. Jak człowiek chce coś zjeść, co mu zaszkodzi, to jest jego sprawa, nie państwa. Człowiek nie jest niewolnikiem. Właściciel niewolników oczywiście ma prawo zabronić niewolnikowi się otruć, bo za niego zapłaci. Ale wolnemu człowiekowi? Jak to jest możliwe? A ludzie to znoszą i wierzą, że to jest dla nich dobre. Proszę Państwa, ja tak mogę oczywiście godzinami gadać, ale teraz przejdę do spraw bieżącej polityki. Co się dzieje w tej chwili, to jest rzecz zupełnie niespotykana, że powiem, w historii naszego kraju. Już wiele przeszło, a takiej głupoty byśmy jeszcze nie widzieli nigdy. Mamy, proszę Państwa, sytuację, w której PiS wygrał wybory. No jest demokracja. No to ma większość, to może zrobić wszystko, prawda? Demokracja to jest ustrój totalitarny. Ten, kto ma większość, może zrobić wszystko. Co jest większość niż Stalin, nie ma znaczenia. Prawda? Ten, kto ma władzę, może zrobić wszystko. W stalinizmie władzę miał Stalin, tutaj władzę ma większość. A to jest normalny ustrój totalitarny. No i PiS jest demokracja, to rządzi. To powstają komitety obrony demokracji.
złożone z ludzi, którzy twierdzą, że bronią demokracji, a przecież wcale nie bronią demokracji, to przeciwne demokracji, tylko przeciwne PiS-owi. Prawda? Jedno wielkie wariactwo. Jedno wielkie wariactwo, prawda, siedzi tutaj. Zagranica, jeżeli ktoś się w ogóle tym interesuje, to takie się oczy otwierają, prawda, na to, co się tutaj dzieje. Prawda? Pan minister Waszczykowski wyciąga jakąś komisję wenecką. Patrzcie, ja jestem politykiem. Siedzę w polityce ponad 50 lat. Siedzę w parlamencie, jestem europarlamentarzystą. W życiu nie słyszałem o komisji weneckiej. I pan Waszczykowski skąd wyciąga komisję wenecką? Złożoną z zacnych profesorów, czasami proszą o opinię. On ją wyciąga, oni wydają opinię, na co Kaczyński, pan Kaczyński oświadcza, że to jest banda ignorantów. Więc jak nas mogą traktować za granicą? Zaprasza się ludzi, prawda? Po to, żeby wysłać opinię bandy ignorantów. No. To po prostu się w głowie nie mieści, jaka głupota w tej chwili rządzi. Przedtem było złodziejstwo, ale maskowane w białych rękawiczkach. Teraz rządzi złodziejstwo i głupota. Złodziejstwo może jest mniejsze, głupota jest większa. Taka jest sytuacja. I ja nie wiem, jak długo to wytrzyma. Na szczęście mamy dość silną czarnorynkową gospodarkę. Działamy w czarnej strefie, pracujemy na lewo, więc przetrwamy ten rząd. Oczywiście, że przetrwamy. Przetrwaliśmy już Stalina, to przetrwamy i Unię Europejską, i przetrwaliśmy Tuska, przetrwamy i Kaczyńskiego. Z głodu nikt nie umrze. Tylko ja mówimy, jak długo tej głupoty? Jak długo młodzi ludzie będą musieli wyjrzeć za granicę, żeby była tam odrobina zdrowego rozsądku? Wiesz, ludzie wyjeżdżają, bo już nie mogą słuchać tych kretyńskich dyskusji. Dyskusji, których nic nie wynika, poza jednym, że któregoś dnia można wszystko szlak trafić, prawda? Moim zdaniem nie traci. Mamy potężną, czarną gospodarkę. Jakby w całym przemysł zbankrutował, spokojnie, mamy gospodarstwa rolne, mamy wszystko, z głodu nikt nie umrze, świnki będą się chowały, polityki się jej pozdejmuje co najwyżej, prawda? Spokojnie przeżyjemy. Przeżyjemy upadek Unii Europejskiej, przeżyjemy upadek Kaczyńskiego. Polska z głodu nie zginie. Póki mamy prywatnych rolników, to Polska z głodu nie zginie. To jest pytanie. Dlaczego mamy polegać tylko na drobnych, prywatnych firmach, a nie możemy wysłać Polaka w kosmos, na Marsa? Możemy. Za pieniądze ukradzione i zmarnowane na budowie Stadionu Narodowego prywatna firma by wysłała Polaka na Marsa. To jest prawda. Prywatna oczywiście, państwowa by chciała 20 razy tyle oczywiście. Wiadomo, ale prywatna wysła. Dlaczego mamy tysiące młodych ludzi, którzy coś wymyślają, jakieś pomysły na politechnika i nic z tego się nie realizuje? Wszystko trwa latami. W całej Unii to trwa latami. Wszystko trwa latami. Wszyscy zdaje się sprawę, że najwyższy budynek świata, Empire State Building, w 1901 roku budowano rok i miesiąc, przy zatrzymano ruch uliczny. A u mnie w Warszawie jest trasa Łazienkowska, jest Wisłostrada, jest estakada, taki wjazd na tę trasę, nie? I ten wjazd remontowano półtorej roku. Remontowano tylko półtorej roku, a jak go wyremontowano, to się spalił. Także, proszę Państwa, żyjemy w świecie absurdu. Wszystko trwa latami. Najprostsze rzeczy, które człowiek załatwił od ręki, potrzebuje 10 pieczątek, to trwa pół roku. I to jest zadanie, więc im dla radnych, żeby pilnowali urzędników w gminie, żeby pieczątki wystawiali szybko. Bo oni muszą wystawiać, no nie ma siły, no są takie przepisy i muszą wystawiać. Ale ja Państwu powiem, co zrobił pan Oleszczuk, był burmistrzem zarówno UPR-u w Kamieniu Pomorskim. Jak nawet wyszedł przepis, że gmina musi wydawać koncesję na handel alkoholem. Pan burmistrz Oleszczyk przystawił 200 pieczątek na 200 papierkach i dał sekretarce, każdy jak zapłaci 20 zł, wpisuje swoje imię i nazwisko, dostaje koncesję. Kto chciał, dostał. Co się stało? Wyobraźcie sobie Państwo,
że utworzyło się nagle 30 razy tyle punktów sprzedaży wódki. Po dwóch miesiącach większość zbankrutowała, bo były za duże. I okazało się nagle, że sprzedaż wódki jest mniejsza niż przedtem. Dlaczego? Bo przedtem jak człowiek w nocy szedł do jednego sklepu z wódką, który był, ostał się pół godziny w kolejce, to już nie kupował jednej butelki, tylko kupił trzy, tak? A jak kupił trzy, no to potem głupio. Nie wypić. A tak jak miał w sklepiku, prawda, na dole schodził w kapciach i sobie kupił czwarteczkę, prawda, no, nie musiał tyle pić. I dzięki temu spożycie alkoholu spadło, a nie wzrosło. Oczywiście pociągnięto go do sądu za coś tam, ale sąd go uniewinnił. Z uwagi na nikomu szkodliwość społeczną. Czyli człowieka, który działa rozsądnie, trzeba było uniewinniać za nikomu. A to można zrobić. Można przybijać pieczątki, prawda? Się widzi, że człowiek uważa. Przecież są rzeczy nawet na poziomie właśnie takim gminnym, no nieprawdopodobne. Byłem kiedyś w Świnoujściu, przyjechało na weekend, na dwa dni na weekend przyjechało dwóch takich ludzi. Widać, że ludzie, którzy ciężko pracują, ręce stosowane, jakieś tam cieśle, lekarze i tak dalej. I oni mówią tak, u mnie w Cedyni to było, moja żona, no mamy domek i przy płocie 4 metry taki sklepik postawiłem, żeby żona tam coś zarobiła, prawda, się nie rodziła w płocie. Jest płot, przy płocie jest sklepik, wchodzi się od te 2 metry dalej jest dom. Wszystko działało, aż któregoś dnia pomyślałem sobie, zrobię taką wiatę, takie te 2 metry daszka, prawda, żeby jak żona idzie z domu do sklepu ASD, żeby na głowę nie padało. To nie dostało, okazało się, że nie mam zezwolenia i przyszli urzędnicy, kazali mi własnoręcznie to rozebrać, podpisali mi zezwolenie, potem muszę na nowo wybudować. Bo tak może władza gmina wkurwić obywateli, prawda? Literalne przestrzeganie prawa. Otóż nawet na poziomie gminy można działać rozsądnie, można działać nierozsądnie. Można działać nierozsądnie. I liczę, że na to, że w Warszawie będzie rozsądek, to nie liczę na razie, to się musi przewalić. No, nie uczcie się, że w Warszawie zapanuje rozsądek w najbliższym czasie. Nic tam się dobrego wydarzyć nie może. Nie może. Mamy demokrację, nie? Więc rządy... Zobaczcie Państwo, że jak była komuna, nie? Nie było demokracji, prawda? Ale rząd Gomułki był lepszy niż Bieruta. Rząd Gierka był lepszy niż Gomułki. Rząd Rakowskiego był lepszy niż Gierka. Bo nie było demokracji. A teraz co nowe wybory, to jest gorzej. To jest demokracja. Bo rządzą głupcy. W Ameryce jest to samo. To jest tragedia. Kiedyś był taki kraj, teraz ludzie już... Niektórzy ludzie mówią, że nie warto już bierzeć do Ameryki pracować. Tak są podatki, tak jest. Potężną Ameryką to się dzieje. Także powtarzam, niezależnie od tego, co się dzieje w Warszawie, my musimy robić swoje. Tu na miejscu. I trzeba starać się, żeby to, co się robi na miejscu, tak jak mówił Wojciech Młynarski, trzeba robić swoje, prawda? Może to coś da, kto wie, nie? I trzeba patrzeć na to, co się tam dzieje, mieć nadzieję, że to wszystko zbankrutuje zaraz. Musi zbankrutować, to nie ma rady. Nie ma rady. Ale trzeba robić swoje, bo Polska jest silna tym, że nie Warszawa, bo tym, co jest poza Warszawą. Poza Warszawą. Warszawa jest środowiskiem ludzi no, zupełnie zwariowanych, oszalałych na punkcie mani wielkości. Natomiast żyjemy nie z tego, że się pisze elaboraty wysokopłatne, bzdurne, tylko żyje się z tego, że ktoś umie hodować świnie, że ktoś umie hodować indyki, że ktoś umie zebrać kukurydzę, prawda? Z tego żyjemy, że ktoś umie zebrać samochód, tak? Ktoś umie coś zrobić i sprzedać za granicę jeszcze. Że ludzie chcą pracować. Z tego żyjemy. Żyjemy z tego, że rodziny polskie jeszcze żyją i matki uczą dzieci pracowitości i uczciwości. Z tego jeszcze żyjemy. Z tego, że ojcowie
jeszcze są u nas w Polsce i uczą synów, że trzeba dawać zdecydowanie po męsku, prawda? Uczą tego swoje dzieci. Choć w szkołach do czego innego oczywiście. Ale rodzina polska jeszcze trwa. Jeszcze trwa. I my liczymy właśnie na tę rodzinę polską. Dziękuję Państwu za uwagę. Może zanim przejdziemy do pytań do prezesa, krótko powiem o sobie. Od przyszłego tygodnia zaczynam chodzić po ulicach w okręgu, w którym startuję, więc będzie można ze mną szerzej porozmawiać. Tym razem krótko powiem. Otóż powiedzmy, polityką zajmuję się 3 lata. Zaczynałem w Kongresie Nowej Prawicy. Później po rozpadzie tej partii, oczywiście naturalnie przyszedłem do partii Korwin. Polityką interesuję się od dawna. W gminie działam, powiedzmy, bardziej na polu sportowym. Jak wiadomo, tutaj funkcjonuje gmina Liga Piłki Nożnej. Pewnie jestem działaczem lokalnym. W Radzie Gminy pragnę kontynuować politykę zdroworozsądkową, którą prowadził Zbyszek Nycek, poprzedni radny. Może nie wszyscy wiedzą, ale to był jest wolnorynkowiec. Niestety brakło mu czasu na działalność, więc postanowiłem, że ta myśl nie może się zmarnować. Postanowiłem startować. Nie chcę obiecywać niczego konkretnie, bo nie ma sensu. Jeden radny spośród 15 niewiele może zmienić. Jednak mogę zasiać myśl zdroworozsądkową, wolnorynkową. I to mogę obiecać. Mogę obiecać, że nie będę głosował za zwiększeniem długu, który w gminie jest nadal po 7 milionów złotych. Dużo, całe szczęście maleje. Mogę obiecać, że nie będę głosował za podwyżkami podatków. Tyle. Chciałem się spytać Pana o te sprawy ustrojowe. Dużo Pan ten temat powiedział, o wszystkich bzdurach, z jakimi mamy do czynienia u nas w Polsce. Zwłaszcza o sprawach gospodarczych. Zresztą to jest Pana właśnie taki chyba konik gospodarka. Ale oprócz gospodarki, no, jest jeszcze jakaś struktura w kraju, czy rząd, ustrój w ogóle. Wiem, że Pan bardzo krytycznie się wyraża o socjalizmie i demokracji. Ostatnio Rzeczypospolitej na początku tego. Świetnie Pan powiedział, byłoby to może też przytoczyć. Ale mam takie pytanie. Jak by Pan widział ustrój polityczny w Polsce? Oczywiście w oderwaniu od tej sytuacji, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, że są różne naciski z zachodu i ze wschodu i ze strony różnych organizacji międzynarodowych i tych jawnych i tajnych i tak dalej. W oderwaniu od tego wszystkiego, gdybyśmy tak naprawdę mieli szansę zbudować w Polsce ustrój taki, jaki byśmy chcieli, no taki, jaki byłby dla nas dobry, jak według Pana on by wyglądał? Kto by rządził, jakie byłyby struktury władzy i tak dalej? No. Nie grozi nam, szczerze mówiąc, żadna inwazja ani ze strony Rosji, ani ze strony Unii Europejskiej, żadnych tam wojsk nas nie wyślą. Tajne wywiady oczywiście działają, czy kupują polityków, oczywiście, to prawda. Ale groźniejsza jest ta tajna wojna, a nie żadna wojna tam w Europie nie grozi. Natomiast jaki ustrój byłby, gdyby można było się przełamać, prawda, i te agentury obce u nas tak nie działały. No, ja w ogóle to jestem monarchistą, jak Pan wie zapewne. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że król dba o swoje państwo, bo on zostawia je w spadku synowi, wnukowi, prawnukowi, więc jego celem jest, żeby ten wnuk, prawnuk odziedziczyli państwo możliwie najsilniejsze, najbogatsze, a prezydent to ma interes nakraść się tyle, żeby jego syn, wnuk i prawnuk mieli jeszcze z czego żyć. Więc dlatego lepszy jest król niż prezydent, bo król nie będzie swojego własnego państwa okradał, prawda? Natomiast ta szarańcza posłów, senatorów, prawda, no rozkrada to wszystko na potęgę. Na potęgę. Kiedy państwo polskie sięgało stąd, a znaczy dalej sięgało po Smoleńsk, było Królestwo Polskie, to wszystkich państwowych urzędników było 500. I 500 ludzi umiało rządzić wielkim państwem.
Dzisiaj mamy 630 tysięcy. Żaden król by nie usunął takiej armii, którą chciałby opłacać z własnej kieszeni, prawda? Więc nikt by takiej armii przecież nie utrzymał. Jeżeli się nie da zrobić monarchii, to musi być republika, ale nie demokracja. Na czym polega różnica między republiką a demokracją? Na tym, że czasami bywa tak, że prawo nakazuje jedno, a lud chce czego innego. Większością głosów. Otóż w republice wykonuje się wtedy prawo, a w demokracji wykonuje się wolę ludu. Ale wola ludu jest zmienna, prawo jest stałe. Więc jeżeli jest prawo, to ja mam gwarancję, że moje prawo będzie szanowane. A jak jest demokracja, to nie musi być szanowane, bo lud może większością głosów przegłosować, by zabiera wszystko i koniec, prawda? Więc dlatego jest za republiką. Krótko mówiąc, w państwie muszą być przestrzegane dwie zasady. Praworządność, wolny rynek. Jeżeli te dwie zasady działają, to nawet w republice daje się zupełnie nieźle żyć. Ameryka przez pierwsze 100 lat była znakomitym państwem, prawda? Zanim się nie wkradło tych jarma demokracji, zaczęło to rozwalać. Ale przez pierwsze 100 lat rozwoju Ameryki rozwija się bardzo szybko. Przyjeżdżali właśnie ci biedni ludzie z całej Europy i znajdowali dla siebie miejsce. Panowały tam normalne zasady, prawo działało. Nikt się z ludu o zgodę nie pytał. Prawo było ustalone, kto jest założycieli. No, tam, żeby głosować, trzeba było zapłacić 2 dolary, to było bardzo dużo podatku, żeby zagłosować. Trzeba było mieszkać 20 lat w niektórych stanach, w niektórych rok, w niektórych 2. Trzeba było zdać egzamin z konstytucji, trzeba było zdać egzamin z języka angielskiego. Bardzo mało ludzi głosowało w tym. Dlatego było dobrze. Dlatego było dobrze. Także jestem za republiką, jeżeli już nie ma monarchii, a przeciwko demokracji. Proszę. Ja chciałem wykorzystać Pana obecność i zapytać o sytuację międzynarodową, jaka jest wokół Polski, tego konflikcie, który się dzieje na Ukrainie i konflikcie w Syrii oraz konflikcie z uchodźcami w Europie. Jak Pan widzi rozwiązanie tego problemu w stosunku do Polski? Co do konfliktu na Ukrainie, to na Ukrainie, jak wiadomo, zrobiono Majdan za pieniądze zresztą amerykańskie, ale nie tylko amerykańskie, bo tam pieniądze miliardera Kołomojskiego, prawda, to różne pieniądze. Obalono rządy Janukowicza, to jest skorumpowane, co nie znaczy, że obecnie są mniej skorumpowane. Bardzo skorumpowane rządy Janukowicza. No i korzystając z zamieszania, Krym się oderwał od Ukrainy z pomocą rosyjską, prawda, ale na Krymie była większość 86% Rosjan, prawda, także to się oderwanie było naturalne. Natomiast potem Rosja zrobiła błąd, poparła separatystów w Doniecku. Na granicy ukraińsko-rosyjskiej połowa ludzi się uważa za Rosjan, połowa za Ukraińców. Wszyscy mówią takim językiem, takim hachłackim, właściwie nie wiadomo, czy rosyjski, czy ukraiński. Zaczęły się takie bijatyki, które trwają do dzisiaj. To jest duże nieszczęście. Ukraina nie chce pełnić porozumień mińskich w tej chwili. Bo musiałaby już zrobić wybory tam w tych republikach i uznać, więc nie robi tego. Rosja dalej nielegalnie podsyła tam broń. Wiadomo, jak to jest. Chcę powiedzieć, że dokładnie to samo, co Rosja robi w Donbasie, robiła Polska w 1920 roku. Kiedy były powstania śląskie, Polska nielegalnie podsyłała tym powstańcom oficerów, prawda? Podsyłała broń i dawała im pieniądze. Robiła dokładnie to samo, co robi teraz Rosja w Donbasie. Natomiast co do sytuacji na Zachodzie, Unia się po prostu rozpada. Rozpada się, bo bankrutuje. Unia już jest zadłużona na 36 miliardów i wydaje gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Wszystko. Na mnie również. Ci posłowie dostają pieniądze za nic, kompletnie, wygadują bzdury straszliwe, straszliwe bzdury, ale inkasują za to spore pieniądze, naprawdę spore. Ile? No nie wiem, na przykład ostatnio wziąłem 6 tysięcy euro, tak? ale to nie są wszystkie moje pieniądze za ten miesiąc, nie, absolutnie. Także, ale jeszcze więcej mardują nam, nie? Jak chce mi się lecieć samolotem, buduję mi samolot, proszę bardzo, w te, w tamte, proszę bardzo, mogę latać 3 razy tygodniowo, tam z powrotem. Wszystko na koszt podatku.
Unia jest potem zadłużona, a to nie są główne pieniądze straty Unii, to jest mały procent. Marnotrawstwo jest gigantyczne. Unia na przykład utrzymuje ambasadę na Wyspach Fidżi, która właśnie kupiła sobie cztery najnowsze Mercedesy. Po co Unii ambasada na Wyspach Fidżi? Po to, żeby mogli być na wakacjach sobie pojechać, prawda? I wtedy pojadą sobie Mercedesem na plażę. No. I o to tylko chodzi. Także to jest gigantyczne marnotrawstwo. I w tym momencie na tę gnijącą, jak drzewo gnije, to tam się włożą pasożyty. A te pasożyty zachęciła pani Merkel, obiecując im zasiłki. Bo niech on zauważył, że przecież do Ameryki też przyjeżdżali imigranci. Ale nie było z nimi żadnych problemów, bo nie było żadnych zasiłków. Więc przyjeżdżali tylko ci do Ameryki, którzy chcieli pracować. A teraz jak dają zasiłki, to przyjeżdża menelstwo, które nie chce pracować. Oni chcą dostawać zasiłki. Teraz Niemcy mówią, rany boskie, tylu do nas przyjeżdża, to może by Polska u siebie chociaż parę tysięcy zatrzymała. Tak? Trochę zatrzymała Słowacja, trochę Węgrzy i tak dalej. Ale jak mamy ich zatrzymać i po co? To nie nasz problem. To mamy płacić na nich. Jeszcze płacimy grzywnę, bo jak ucieknie do Niemiec, ten facet to nie zdaje 6 tysięcy euro. Bo oni za każdego uchodźcę dają 6 tysięcy euro. Nie miesięcznie, tylko w ogóle dają 6 tysięcy. Ale jak ucieknie do Niemiec, nam nie dają. Ale jak mamy ich zatrzymać, skoro w polskiej konstytucji jest zapisane, że każdemu wolno opuścić terytorium Polski dowolnie w czasie. Jak mamy ich zatrzymać? W obozach koncentracyjnych? Mamy do nich strzelać, czy co? No jest to jakiś kompletny absurd. Niemcy sobie wyobrażają, że my jesteśmy co, nadzorcą niewolników, czy co? No nie wiadomo. Kategorycznie odmawiamy. Przepraszam, to wcale u nas płacenie nie chcą, oni są do Niemiec. A nie do Polski. Gdyby chcieli, gdyby taka rodzina uchodźców pojawiła się w gminie Marałów. W Polsce jest 5 tysięcy gmin, tak jak rodzina pięciosłowa, 7 tysięcy akurat po jednej rodzinie na gminie. To przecież by jeździła po wioskach, by się pytano, jak to u was jest w tej Syrii, prawda, co tam jest, dawano im tam, coś, są biedni, a po tygodniu by ich odwieziono do Niemiec, prawda, i odstawiono tam, gdzie naprawdę chcą pojechać. Tak byłoby. Tak? Państwo by się do tego nie wmieszało, nie byłoby żadnego problemu. A gdyby nawet chcieli zostać, to musieliby pracować. Tak? To ona by tam coś pracowała po szule, ja wiem, facet by rąbał drzewo, czy coś tam by robił, coś, to jest polityczne w gminie, tak? Dzieci by się nauczyły po dwóch tygodniach szwargotać po polsku. A jak one będą siedziały w tym obozie, tak? Na nasz koszt, nasi młodzi ludzie wściekli, że żyją za darmo, będą wdzali demonstracje. Tamci młodzi ludzie karmieni, a nie mający co robić, będą się z nimi bili, bo się będą nudzili. Tak? Dzieci się po polsku nigdy nie nauczą. Jak się można nauczyć po polsku, jak będzie przyjeżdżał na godzinę dziennie lektor języka polskiego, na nudną lekcję, a resztę będą szarpali po swojemu. Tak? Tak się nauczy. Jest to, także nawet gdyby ci, którzy chcieli dostać się pracować, to też jest to absurdalne rozwiązanie. My się na to po prostu nie godzimy. Mam takie pytanie, jakby w sytuacji, w której dyktator okazałby się komunistą i jego celem nie byłoby polepszenie warunków państwa, jak jest na przykład teraz w Korei Północnej? Zaczyna się teraz po dwóch pokoleniach Kimów. Ten trzeci zaczął się trochę drapać w głowę i zaczął coś kapować z tego, co się dzieje na świecie. Zobaczymy, co z tego będzie. Co z tego będzie? Wie pan, w Korei jest znacznie gorzej niż mówi propaganda koreańska, ale jest znacznie lepiej niż mówi nasza propaganda. To nie jest tak, że wszyscy mówią z głodu, to jest nieprawda, prawda. Terror oczywiście panuje, krytykować Kima nie wolno, to jest też prawda. Nie jest tak, że wszyscy z tej Korei uciekają, a jeżeli uciekają, dlatego że gdzie indziej jest lepiej, nie do Chin, czy gdzieś tam uciekają. Także ja myślę, że Korea z tego wyjdzie. Korea z tego wyjdzie. No to chyba nie jest temat najbardziej interesujący. Natomiast rzeczywiście Kim pełni rolę monarchy w pewnym sensie, tak, to jest dziś na monarchy.
mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sytuacji polskiej. Co pan sądzi na temat tej ustawy PiS-u o ochronie ziemi? No bardzo źle sądzę. No jest to, tutaj PSL słusznie podkreśla, że nawet Gomułka, prawda, ziemię oddawał. Co było nas nie do czasu Gomułki, do czasu Bieruta. Bo ja zawsze oskarżałem PiS, że to są komuniści, że to wąki Gomułki. Ale jak nie oddają ziemi, to jest epoka Bieruta jeszcze. Bo za Gomułki ziemię oddawały. Także to jest oczywisty skandal. Wie pan, jak była ta ustawa o utworzeniu Agencji Własności Rolnej, ja byłem wtedy w Sejmie Polskim, 25 lat temu, to mówiłem, że to jest nonsens, bo oni tej ziemi będą sprzedawali jeszcze 5-10 lat. Oni do głowy nie przyjmują, że 25. Do dzisiaj biorą, sprzedają i nie mogą sprzedać. Jakby sprzedali całą ziemię, tak jak mają obowiązek, to by stracili posady, nie? Więc ziemi tej nigdy nie sprzedadzą. Będą ją sprzedawali, żeby tylko nie sprzedać, no bo stracą posady. Także niestety to trzeba polikwidować polskie agencje, z całą pewnością. Polikwidować, nie tam teraz, tam mają stanić w jedno. Staną w jedno, to myślicie, że jak się dwa potworki połączy w jednego potwora, to on będzie mniej potworny? Nie, będzie tak samo potworny. Żadne łączenie tym nic nie pomoże. Trzeba po prostu to zlikwidować. Trzeba powiedzieć ludziom w agencji, macie pół roku czasu, przez pół roku macie sprzedać tę ziemię z licytacji, uczciwie. Nie tam, że po znajomości złapówkę, no, uczciwie mamy sprzedane. I koniec. I macie procent od tego. A po pół roku won na zieloną trawkę. Jak nie sprzedacie, to nie dostaniecie. Sprzedaliby, nie? No, bo trzeba to otwarto powiedzieć. Wtedy ta ziemia trafiłaby w ręce prywatne i dawałaby dochody, nie? Co ja będę tłumaczył? To jest oczywiste. No, mówi pan między innymi o planie stworzenia Republiki Polska. Zostaje pan jej szefem w sytuacji, no, powiedzmy, na dzień dzisiejszy. Jak by pan był w stanie oszacować, ile czasu potrzeba, żeby jakby przywrócić normalność od dnia dzisiejszego pod pana szefostwem? Pan profesor Rybiński, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, powiedział, że gdyby Korwin dorwał się do władzy, to przez 3 miesiące panowałby potworny burdel, a potem tempo wzrostu 10%. Tak byłoby. Najpierw byłby burdel, bo wszystkie te instytucje by się rozpadały, prawda? Ludzie by szukali, komu dawać łapówki, a to nie byłoby komu. No a potem by to wszystko ruszyło z kopyta. Po prostu zwyczajnie. No bo się z łatwym były pewne trudności. Na przykład trzeba by zrobić okres przejściowy dla niektórych działów rolnictwa i dla ciężkiego przemysłu. Trzeba by, byśmy mieli poważny problem z emeryturami. I to wszystko. Cała reszta gospodarki jest do naprawienia w ciągu 3 miesięcy. Naprawdę. Jak Herkules dostał 12 prac, to jedno z nich było oczyszczenie stajni Jałowiarza. Wiecie co, on brał łopatę i zasuwał? Nie. Przekował kanał do rzeki Plejos i wody rzeki przemyły te stajnie. Trzeba puścić wodę wolnego rynku i to w miecie wszystko. PiS mówi, że będzie usuwał czerwonych dyrektorów. A czego mam ich usuwać? Jeżeli jest dobrym właścicielem, to nie działa, tak? A jeżeli będzie zły, to bankrutuje. No i krzyczek na drogę i do widzenia. Prawda? Wolny rynek to spowoduje, że złe firmy będą padały, a dobre się utrzyma. Koniec. Tego nie można robić ręcznie. Ręcznie tego nigdy nie zrobi. Automat musi działać. Chciałam zapytać o ustawę, co pan prezes sądzi, 10.6.6. I jeszcze dopisane coś było w tym miesiącu, tak? Jak to się ma do naszych realiów? Tutaj ta ustawa 10.6.6, ona jest strasznie rozmuchiwana. Ludzie nie wiedzą, jaki jest prawdziwy cel tej ustawy. Ta ustawa tak naprawdę była pomyślana po to, że raz w roku w Polsce jest w Oświęcimiu Marsz Żywych. I Żydzi, znaczy Izraelczycy, nie wiedząc polskiej policji, jest taka teza o polskim potwornym asymityzmie, że jak zobaczymy Żyda, to od razu go mordujemy. W związku z czym oni chcą, żeby ten marsz obsługiwały ich własne siły policyjne. To jest w Polsce nielegalne. Działali nielegalnie, a żeby to było legalne, zrobiono ustawę, która mówi, że obce jednostki za zgodą władz mogą działać na terenie Polski. No to jest na całość. To też na całość. Główny powód tej ustawy to było to,
Dotyczy również na przykład tego, że w tej chwili policja polska i niemiecka mogą na przykład aresztować ludzi, ścigać tam za przestępstwo i tak dalej. To nie jest moim zdaniem dobry pomysł, bo to narusza jednak taką zasadę suwerenności. Jeśli tak się zaczyna od rzemyczka do koniczka, prawda? To jest takie nadwyrężenie tego, czegoś tego. No ale tym nadwyrężeniem jest w ogóle powstanie Unii Europejskiej. I ja uważam, że musimy z Unii wyjść jak najszybciej. Znaczy najlepiej z Wielką Brytanią. Polska powinna, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii, powinna też wyjść z Unii Europejskiej. I tyle. No, wszyscy, którzy mówią, żeśmy coś dostali od Unii, nie pamiętają jednej rzeczy. Chiny były 30 lat temu, właśnie jadę teraz do Chin, 30 lat temu były od Polski 20 razy biedniejsze. Nie dostały od Unii ani grosza. I dlatego są teraz takie bogate. Dlatego się tak szybko rozwijają. Natomiast jeżeli gdzieś coś dają, to ludzie już nie pracują pełnym wysiłkiem, tylko mają nadzieję, a może jeszcze dadzą. I już ludzie, zamiast pracować pełną parą, już mają nadzieję, może coś dadzą. I nie rozwijają w pełni swoich sił, talentów i możliwości. Nie boją się. Te zarzucenia unijne powodują, że człowiek pracy się nie boi, a powinien się bać. Kapitalista, który powinien się bać, że zbankrutuje, robotnik powinien się bać, żeby lecieć z roboty. Tylko wtedy po pracy będziemy, ten sam kapitalista, ten robotnik, sami ludzie, nie? Tylko po pracy będą się czuli dobrze. I właśnie dlatego te dotacje w Polsce szkodzą. Nie, bo oczywiście nie wszystkie szkodzą. Nie wszystkie szkodzą. Ale nawet, mówi się, że autostrady, tak? Twierdzę, że Polsce jest potrzebne raczej dobre drogi szybkiego ruchu niż autostrady, które są 3 razy droższe. Dlaczego? Macie tutaj autostradę niedaleko, prawda? No, 15 km. To kiedyś się przejeżdżało na drugą stronę do znajomego, a teraz trzeba nadłożyć 20 km, żeby tam pojechać albo tędy, bo nie ma przejazdu przez autostradę, nie? Tej straty nikt nie dolicza do kosztu budowy autostrady. To jest koszt zmiany autostrady. Prawda? Także... Ja jestem za dobrymi drogami szybkiego ruchu na razie, jak będziemy bardzo bogaci, co będziemy budowali te autostrady na czymś takim, że bardzo będą przepustowe, prawda, wszystkie będzie się robiło, ale na razie drogi szybkiego ruchu. Nawet te dotacje na autostrady nie zawsze są te. A co jest ciekawe, Chiny w ubiegłym roku, budowały 11 800 km autostrad. 6 i 8 pasmowych. A Polska miała na rok 2012 wybudować głupią autostradę Kraków-Przemyśl, żeby tam można było na Ukrainę dojechać. Zaczęli to budować w roku 2009 i do tej pory jeszcze 20 km nie skończyli. No, mimo, że były dotacje unijne. Nie mimo. Właśnie dlatego, że były dotacje. Dotacje rozkradziono i teraz nie wiadomo, co robić dalej. No? Także dotacje, a Chiny działają bez dotacji. W ogóle.